Nie wyrabiam się. Tyle spraw na głowie, tyle zajęć, a nie doworzę. Zawalam terminy. Jak to cytat. To cytat, który słyszałem ostatnio od kilku osób i ja przypuszczam, że też tobie ten temat nie jest obcy. Cały czas pracujesz, jesteś zajęty, jesteś zajęty, wydaje się, że dajesz siebie wszystko, a cały czas mają do ciebie pretensje I inni, i ty też sama masz pretensje do siebie, sama masz pretensje do siebie, że że nie dajesz rady, nie dajesz rady zrobić. To jest dzisiejszy temat, to jest temat, na który myślę, że Mam coś do podpowiedzenia, mam coś wypracowane, także powiemy sobie, powiemy sobie o kilku tematach, o kilku rozwiązaniach. Trzech dokładnie takich, które sprawdzają się w moim życiu. W moim też zabieganym życiu też jestem cały czas w ruchu, cały czas gdzieś świat się wokół mnie kręci, a jednocześnie mam tą możliwość przynajmniej mam takie przekonanie żeby mieć opinię człowieka, który dowozi to, co obiecał. Który dostarcza, który wywiązuje się z zobowiązań. No to zobaczmy. Zobaczmy, jakie są te trzy sposoby, które mnie pomagają i które mogą Tobie pomóc w tym, żeby dowozić. Oczywiście, żeby o tym porozmawiać, to trzeba przystanąć, to trzeba, to trzeba usiąść. No i nie bez kozery. Dlatego, że pierwszym tematem, pierwszym rozwiązaniem, które dla Ciebie mam, to jest po prostu to, żeby być obecnym, żeby być skoncentrowanym, żeby być tu i teraz. Ja niedawno miałem do czynienia z kilkoma klientami, których prowadziłem przez proces rozwojowy. I jeden z nich, bardzo zapracowany człowiek, mówi mi ostatnio Panie Bernardzie, ten materiał, który od Pana dostałem tydzień temu, no do połowy go wysłuchałem, tak? Materiał półgodzinny, tak? On nie znalazł czasu. Albo tak, 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 no nie, nie, nie zdążyłem. Nie zdążyłem przygotować tego zadania, które, które miałem, bo tu byłem, bo tam, bo tam byłem. Potem po tych rozmowach Mieliśmy przyjemność z tą samą osobą pracować w grupie szkoleniowej. Kilkunastu osób. Słuchajcie, szkolenie krótkie, które trwało niespełna dwie godziny. Ten człowiek w tym samym czasie jakieś rozmowy telefoniczne załatwiał, gdzieś wychodził, coś robił, prawda? Cały czas był w kilku miejscach. Więc można by powiedzieć paradoksalnie: im więcej masz na głowie, im więcej na ciebie spada, tym mniej rób. Nie, nie mniej, do, mniej nie chodzi o mniej mnie dowoziła, mniej dowoził, tylko w jednym momencie, nie rób tak dużo. Rób jedną konkretną rzecz. Ja sobie wypracowałem taki pomysł na życie, że gdy mam coś robić, to się odcinam od świata i jestem w jednym miejscu. Tak jak tutaj widzisz po prostu, mam biurko, puste tylko z klawiaturą, z ekranem i piszę, tak? Skoncentruję się na jednej rzeczy. Nie mam wtedy dostępu do internetu, nie mam wtedy włączonego telefonu, messengera, to jest po prostu taki czas, kiedy jestem skupiony na jednym temacie. To jest ta pierwsza, moim zdaniem najważniejsza rada. Bądź obecna, bądź obecny, rób jedną rzecz w jednym czasie. To jest w dużej mierze tajemnica sukcesu w tym, żeby dowozić. Ale jaki mamy... Inne rozwiązanie, jakie inny, jaki inny sposób może nam pozwolić, dowozić i być osobą, która się wywiązuje. Tym rozwiązaniem jest stara dobra zasada pareto 80-20%. Zwykle 20%, Cykle 20 spraw, którymi się zajmujemy, zapewnia 80% sukcesu. Inaczej mówiąc, być może masz w tym tygodniu setkę tematów które masz obiecane do zrobienia, które masz zrobić, które masz dowieść, spójrz na tą setkę. Posegreguj od tych, które muszą być koniecznie zrobione, które są najważniejsze i dla Ciebie, i dla tych osób, którym to obiecałaś, aż do tych najmniej ważnych. Odetnij te górne 20%, te, jeżeli było 100 spraw, to odetnij te 20 spraw na górze i zastanów się, co się stanie, jeżeli dobrze zrealizujesz tą dwudziestkę, a byle jak, albo wcale tej reszty. Nie, nie będzie przyjemne dla tych, którzy nie dostaną tych podstawowych rzeczy, ale prawdopodobnie ta dwudziestka, którą masz zrobić, ona zapewni tak naprawdę w bardzo dużej mierze, powodzenie w bardzo dużej mierze zapewni to, co, co, jest, co jest do zrobienia. Także Polecam regularnie, im więcej masz na głowie, tym częściej, po prostu stosuj sobie pareto do listy zadań, które masz do zrobienia. Rób to raz w tygodniu albo nawet codziennie, bierz swoją listę tematów, układaj od tych najważniejszych, najmniej ważnych i odcinaj na górze te 20% najważniejszych. To jest stara, dobra zasada i naprawdę ona się sprawdza. W moim życiu myślę, że się będzie w Twoim sprawdzać. 20 spraw, które mam zrobić, one mi zapomnij, tę mam tak naprawdę 80% świętego spokoju. I to była ta druga rada. Natomiast ja mam jeszcze trzecią, trzecią, która mi się wydaje, że jest bardzo mądra, też jest bardzo, bardzo prosta, to jest Pomodoro. To jest 25 minut. To jest praca w blokach 25-minutowych. A czemu nie w 15? A czemu nie w 60? Nie wiem, słuchajcie, nie ma co filozofować. Ja po prostu nastawiam czy stoper na komórce, czy na zegarku, czy nawet jak mam akurat na ręku jakiś stary zegarek, po prostu z timerem nastawiam na 25 minut. I w tym czasie wykonuję jedno zadanie, czy dwa zadania, czy kolejne zadania, ale sekwencyjnie te, które mam zrobić. Metoda Pomodoro. Tak? To, jest, to jest kolejna metoda, która sprawia, że się wyrabiam. Ona ma związek z tą pierwszą, prawda? Jak mówiłem, bądź obecny, bądź skoncentrowany, rób jedną rzecz, no ale jak? To tak się skoncentrować cały dzień? No to przez 25 minut, przynajmniej tyle. Potem krótka przerwa. 3-4-5 minut, kolejne 25 minut pomodoro, potem przerwa, kolejne pomodoro, potem ewentualnie jakaś dłuższa przerwa. To są, te, to są te trzy, to są te trzy sposoby. Czyli reasumując, jeżeli masz problem z tym, że się nie wyrabiasz, że masz cały czas więcej do zrobienia niż, niż to jest możliwe do dowiezienia, masz do siebie pretensje, masz inne pretensje o to, że, że nie dowozisz, to ja mam dla Ciebie te trzy rady. Czyli. Pierwsza, bądź obecna, bądź tu i teraz, skoncentruj się na jednym temacie, na jednej sprawie. Jeżeli jesteś na rozmowie z klientem, wszystkie siły skoncentrują się na rozmowie z klientem. Jeżeli piszesz artykuł, piszesz ten artykuł, nie robisz pięciu, dziesięciu rzeczy. Druga, drugi sposób, drugie rozwiązanie, to jest pomysł na to, żeby stosować Pareto. Żeby stosować zasady 80-20, wybrać 20% tego, co jest najważniejsze i na tym się skupić. Wszystkiego i tak nikt nie zrobi. Natomiast skupisz się na 20%, to będzie tak naprawdę zapewniało Ci większość powodzenia. I ostatni pomysł, trzecia porada to pomodoro. Pracuj w blokach 25 minutowych, odcinaj się od świata na 25 minut, w tych blokach pracuj i mam nadzieję, że dzięki tym radom będziesz osobą, która dowozi, która się wyrabia.